organizatorem turnieju finałowego 30. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kadetek w boksie na rok 2024 są Ministerstwo Sportu i Turystyki, Dolnośląska Federacja Sportu, Polski Związek Bokserski i Dolnośląski Okręgowy Związek Bokserski. Finał 30. Olimpiady odbywa się w dniach 24-28 na Kobiecie. W sportowej Jakła z Wyspą Krzychu, ulica Ratuszowa. Sędzia główny Paweł Kuczarek, zastępca sędziego głównego Adam Pawełek, delegaci sportowi Jarosław Jezewski, Dominika Matura, delegaci techniczni Joanna Szybowska i Piotr Byrna. Sędziowie Waldemar Ludziłek, Warszawa, Małgorzata Kowalczyk-Drobek, Lublin, Artur Klewiński, Kujawsko-Pomorski, Tomasz Różniatowski, Opolski, Michał Gajdowski, Mikołaj Tobera, Wielkopolska, Maciej Gromek, Dolny Śląsk, Józef Łysak, Pomorskie, Dariusz Pirupa, Zachodniopomorski, Tomasz Senyk, Dolny Śląsk, Michał Nowiński, Małopolska i Konstanty Ochman, Śląsk. Prawo startu w finałach mają zawodniczki urodzone w latach 2008-2009. Prawo startu mają zawodniczki, które zakwalifikowały się do finałów OOM-ki w turniejach kwalifikacyjnych. W zawodach mogą uczestniczyć zawodniczki posiadające aktualną licencję zawodniczą EZB. Wymagana jest ponadto licencja klubowa i licencja OZB. Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami musi być ona należycie wypełniona. W zawodach mogą startować tylko zawodniczki posiadające obywatelstwo polskie. Prawo startu mają zawodniczki startujące w sportach fizycznego kontaktu. Jest tam tych trochę dyscyplin zgodnie z uchwałą Polskiego Związku Bokserskiego. Zgodnie z sposób przeprowadzania, zgodnie z regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego, zawody w 13 kategoriach wagowych. Wszystkie walki trwają 3 rundy po 2 minuty z jednominutowymi przerwami pomiędzy rundami. Sprzęt do startu w postaci rękawic zapewnia organizator. Nie możemy startować we własnych rękawicach. Są takie fajne biało-niebieskie, biało-czerwone. Natomiast kaski możecie mieć swoje. W walkach używa się rękawic 10-uncjowych we wszystkich kategoriach. Zawodniczka obowiązuje start w kasku, rękawicach oraz stroju, koszulka oraz spodenki bądź spódniczki. Koloru narożnika, z jakiego wychodzą do walki. Czerwony bądź niebieski. Nie może być strojów reprezentacyjnych ani elementów reprezentacyjnych. Zawodniczka zobowiązana jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, dopasowany specjalistyczny ochraniacz na piersi. Można używać ochraniacza na łono oraz bandaży na dłoni. Koszulka musi być bez kołnierzyka i bez rękawów, kryjąca plecy i piersi, a włosy muszą być zabezpieczone przez gumkę, wstążkę, siatkę do włosów, czepek, chustę. Zakazane jest używanie szpilek, spinek i innych metalowych zapięć. Ochraniacz na zęby nie może być w kolorze czerwonym lub posiadać elementów koloru czerwonego. Zawodniczki muszą mieć bandaże nie dłuższe niż 4,5 metra i nie krótsze niż 2,5 metra o szerokości 5,7 cm z zapięciem tzw. velcro na rzepę. Zawody rozgrywane są systemem pucharowym. Zawodniczka, która przegrywa, odpada. Zawodniczki przed pierwszą wagą muszą złożyć pisemną informację, chyba że już zbieraliście. Były zbierane, tak? Oświadczenia ciążowe, było to chodzi. Zestawienie paru stara się drogą losowania. Każda zawodniczka startuje raz dziennie. Sędziowanie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego, tak zwanych maszynek. Wszystkie walki eliminacyjne i ćwierćfinały, dwa ringi będą 1+5, półfinały i finały na jednym ringu też 1+5. Rozstawień zawodników dokonują przedstawiciele Wydziału Wyszkolenia oraz trenerka kadry. Medale i dyplomy. Obowiązkowo należy odebrać na podium w stroju sportowym. W przypadku niestawienia się do dekoracji zawodnik zostanie pozbawiony medalu, dyplomu oraz klasy sportowej oraz przyznania punktów we współzawodnictwie sportowym PZB. Zawodnicy zobowiązani się do ważenia się w dniu ich walki zgodnie z drabinką. I tutaj mamy program zawodów. Dzisiaj było uroczyste otwarcie. Jutro 7-8 badanie lekarskie i waga. I o 11 walki ćwierćfinałowe. I jutro będzie, tak? Nie wiem.
jedna seria, nie będzie o 16 z uwagi na to, że wychodzi tam 40 walk, są 39, powinno wyjść, zrobimy 20 tu, 20, 19 tu i po południu mamy walkę. 20. Tak, 20 walk. Piątek 26, dzień wolny, 27, 7-8 zadanie, o 11 walki półfinałowe, pierwsza seria, o 16 druga seria i w niedzielę o 14.30 są finały. Sekundanci. Prawo sekundowania w ringu mają osoby, które posiadają co najmniej uprawnienie instruktora boksu i aktualną licencję. Dzisiaj się zdarzało, że zawodnicy siadali. Nie bierzcie zawodników do pomocy. Poproście się, ugadajcie się między sobą, żeby tam byli tylko i wyłącznie osoby, które mają też uprawnienia. W ringu może znajdować się maksymalnie 3 sekundantów, z czego jeden może wejść do wnętrza ringu, drugi może wejść na ring, trzeci stoi na podłodze przy ringu. Sekundanci podczas trwania walki muszą siedzieć na swoich miejscach, nie mogą wstawać, mogą podpowiadać swym zawodnikom, lecz nie krzyczeć i wydawać głośnych krzyków. Nie wstawajcie, nie krzyczcie, bo to tak nieładnie. Sekundanci przy ringu nie mogą posiadać telefonu lub innych urządzeń na nagrywanie. Jak już chcecie, to wyjąć se na koniec i zrobić se ten werdykt, ale mówię, miejsca jest tyle dosyć, że można z każdego miejsca hali zrobić. I to było. Dziękuję za uwagę. Macie Państwo jakieś pytania? Ja mam jedno pytanie. Tak? Teraz w juniorach, w kadetach dopuszcza się 3 liczenia w rundzie? Tak. 3 liczenia się dopuszcza. Jeszcze są pytania jakieś? Ja mam jeszcze jedno. Ile zawodniczek może być rozstawionych w wadze? Czy to zależy jak? Wszystkie. Zależy od trenera. To zależy od trenera kadry i wydziału szkolenia. Już? Nie ma więcej pytań? Dobra, to przechodzimy do usuwania. Tutaj będziemy losować numery. Do rozstawienia Bałęsa, Szelest, Matias i Babszczyk. Zielejmuj się! 5, 5. Bałęsa, Piątka. Dla Szelest. Jeden. Szelest, jedynka. Dla. Matias. Siedem. I została Babszczek. Dziewięć. Trzy. Mamy zawodniczki rozstawione, losujemy. Dzisiaj omadła będzie 46, ale tutaj bez rozstawień. Losuję. Dobra, przechodzimy.
przechodzimy do losowania. Już będzie dobrze. I zostaje. Tak, świetnie. 66 kg rozstawione. Rezman, Małyszek, Szydłowska. Podłaskie nie jest tego samego typu. Dobra. Losujemy. Mamy do rozstawienia. Tak, będziemy losować. Kumer, Poniatowska, Pawlus. Jeden szybie. Losujemy dla Kumer. Jeden. Do Poniatowskiej. Trzy. I Pawlus. Pięć. Piąteczka. Losujemy.